Cześć, ja jestem Adam i witam Was na moim kanale. Kontynuujemy przygodę w grze Elden Ring. Gramy w kooperacji z Monsoon Ninja Siema. i mamy wyjątkowego gościa, którym jest XJ Joke. Cześć wszystkim. I będziemy grać sobie teraz we trzech. No to co, ruszamy na Selith, podbijamy całe, wykonujemy wszystkie questy i lecimy. I teraz pytanie. Odpuszczamy sobie na razie tego strażnika drzewa tutaj, czy nie? Ja bym go odpuścił. Na początku, nie? Zrobić go później. No wiesz, tak w razie W zostawić, nie? Tak jak rozmawialiśmy No przed właśnie. nagrywaniem. O tym samym pomyślałem teraz, nie? Zrobimy ścieżkę, zbierzemy wszystkie mapy. I tu jest zamek, który bym obskoczył chętnie. Tu jest ta farma, nie? Tak, taka słynna. Kurczę, ja muszę zobaczyć, co ja mam tutaj wyposażenie. Dobra, zmienimy czary. To nie. I lecimy. A, i tutaj jest mój ulubiony mieczyk. Wielki, znaczy ogromny, nie? No, z tak zwany berserka, nie? No. O, dobra, ja biorę jeszcze to. Okej, okay, dobra. Mam już wszystko Dobra, ustawione, co mamy. chciałem. Oj. O, i teraz można lecieć dalej. Dobra. Jest, pat. Kurde, tego chyba nie złapaliście tego żuczka. Złapaliśmy. Zabiliście? Zabiłem go, zabiłem. Okej, to nie zauważyłem. Po prostu Ten też. wirujący ogień miał, nie? Aha, tak. To jest też chyba, o ile się mylę, nawet potrzebne do trofki, jeden z legendarnych. Dobra, Albo to coś takiego. zabijajcie. Kur... Ptaszek, kurde. Skrzynię sobie opróżnię. Ten, miałem zapytać. Był ktoś z was w kinie na tym Demon Slayerze, czy nie? Tak. I jak? Ty, no. Generalnie fajna taka zapowiedź Czwartego nowego sezonu? sezonu. Tak, czwartego sezonu. Wiesz, tak naprawdę połowa filmu to retrospekcja z poprzednich sezonów, nie? No bo to na tym polegało, bo był już jeden film, który łączył, nie? Nie wiem, Tak, drugi z trzecim chyba, nie? chyba Mugen Train był? No coś, no właśnie coś było, nie? Ale to chyba było nawet, bo kurczę, no właśnie, nie pamiętam jak dokładnie były te sezony. Mugen Train, wioska, tu. Ten Train to był właśnie przed tym, zanim poszli z tym, co miał cztery ramiona, tak? No tak, tylko że właśnie teraz ma być premiera czwartego sezonu, nie? Tak. No, ale O. najpierw był arc z tym w ogóle jak Nezuko, jak w ogóle to wszystko się zaczęło, powiem tak. Później był Mugen Train arc, Tak. później był arc tej Doliny Rozkoszy, gdzie Tak, był tak, ten tak, tak, Haszira tak. Dźwięku. Czyli to już mamy trzy arki. Tak. Powiedziałem, O. czwarty arc to właśnie był ten z wioską Kowali. Kowali. No i teraz to jest jakby piąty ark, jakby piąty sezon, a niby czwarty. Więc takie trochę mam. No bo oni ten miszmasz Wiesz. zrobili właśnie ten drugi sezon, łącząc dwa arki, nie? No właśnie, pierwszy sezon, początek i Mugen Train, tak jakby jako pierwszy sezon chyba właśnie tak zrobili, no. O, jak tu wstają ładnie. O, mamy najazd. Oho, dobra. One Ja wybuchają? Wybuchają, jakoś nie? do was. Tak. Jakoś Ja coś mi próbuję się. tutaj do was jakoś dobiec. O. Teraz pytanie, kurczę, w co ja mam się wyposażyć? Ja nie chcę, wybuchają. Kurde, Dobra. muszę się przestawić na ten. Z Ghost of Tsushima? Nie, z Demon Souls. A, no tak. No właśnie ta różnica Nie, w to był sterowaniu, nie? pustuszek. Tak, bo tam jest pod X-em podnoszenie przedmiotów. No ja wiem przecież, ja też cały Ja czas. tu Ja cały czas nawet nie skaczę, podnoszę nie? niczego. Ja przy wszystkich teraz przedmiotach to skaczę nadal jeszcze, nie? W sumie Ej, do. to jest tylko flaga. Tu mam Dobra, wszystko. przestawię się na to. Ja miałem No, się. czekamy na Miałem wybrać się do kina na ten film i tak jakoś. Brak czasu, nie? Cały czas. O, biegnie. Biegnie. Biegnie.
Gdzie? Tam po lewej stronie. Jak cię? Ten. Teraz te Solo Leveling tak oglądam i tak widziałem, że miałoby 10 odcinków w sezonie, a widzę, że już jest 12 na Shindenie. Kryje się. Co? Dobra, Zginął. powrócił. Aha. A, powrócił, dobra. Dobra. A był już tutaj w tym budynku przed nami. Zobaczył, że trzech, wiesz. No Może coś w tym być. tak będzie, nie? Jak będą widzieć, że trzech, to będą się odsyłać. Uwaga. Widzę, dzięki. Kurczę, tak trochę teraz z jednymi znajomymi zacząłem grać w Baldura i tak próbuję cały czas oddalić kamerę, nie? Właśnie, miałem zapytać o tego Baldura, bo ja tak na niego długo się czaiłem. Mówię, kurde, widzę, że grasz. Jak wrażenia z takiego RPGa na konsoli? Wiesz co, ja ogólnie szczerze nigdy nie grałem w tego typu gry. Ja w Baldur ogóle jest pierwszym właśnie właśnie takim turowym. taką turówką. No dobra, pomijając For the King, który też grałem, ale no For the w porównaniu For the Kinga coś takiego, a Baldur. Aczkolwiek no ja po prostu no nigdy nie byłem fanem tego typu gier, a jeśli chodzi o chwila. Baldura, no to fajna gierka. Już trzeci raz zaczęliśmy postaci, ale teraz stwierdziliśmy, dobra, lecimy po prostu, żeby chociaż raz przejść grę, bo jest trochę do ogarnięcia w tym, nie? No jest właśnie, nie? A jak jest z tym No, ale. sterowaniem na PS5, powiedz mi? Bo mnie to najbardziej przerażało Ty cały czas. no, nie no. Wiesz, ja jestem zawsze po prostu wiecznym konsolowcem. Praktycznie jedyną gierką, którą ograłem, tak nie licząc dobra, Metina i Lola, to na PC-cie był Wiesiek 2. Schodzę tutaj do jakiejś piwnicy. Wiem, ja zaraz O, to zejdę. jest złota mgła. A tak to tylko na padzie i wiesz, dla mnie to nie jest jakaś tam super też. Nie jestem dobrym wyznacznikiem, czy się dobrze gra, czy źle, bo dla mnie po prostu gra na padzie jest jedyną słuszną. O, tak to mogę ująć. No tak, tylko wiesz, O, kontrowersyjne. chodzi mi, no tak, ale chodzi mi o to, czy sterowanie dobrze zrobili, czy nie jest, no. Jest dobre, bo tam wiesz, albo możesz normalnie sobie sterować postacią, albo przeklikujesz lewy drążek i wtedy tam sobie lecisz Wiecie jak co? myszką, nie? Tam sobie No. się. Nie no, sterowanie jest naprawdę fajne, przyjemne. Wyczyśćmy tą lokację i dopiero wejdziemy na dół. No to fajnie, bo Nie. mnie ta gra kusi, nie? Ja powiem ci, że jak wyhaczę dobrą promocję na PS Store, to może ją trzasnę, nie? Nie no, powiem ci szczerze. Jak doszło do tego, że zaczęliśmy grać w Baldura? Wraz z chłopakami nie wiedzieliśmy w co zagrać. Patrzymy, o, jest Uno. To co? Kto wygra mówi jaka gierka? W co gramy? No i wygrał kolega, który chciał Baldura, no i powiedział szykujcie 300. O kurde. Słowo się rzekło, no, co mam powiedzieć? No tak, no. Nie, ale tak, no gra roku, nie? Ja dlatego też między innymi chcę to sprawdzić, bo nie bez powodu zgarnęła ten tytuł, nie? Nie no, jest fajna, tylko no też na początek warto ogarnąć sobie. My gramy na normalu i po prostu wiesz. No ja nawet nie planuję na wyższym poziomie trudności. Co chwilę quick save i ewentualne wczytywanie, żeby po prostu ogarnąć, co my mamy tutaj robić, a teraz jesteśmy na etapie jednej misji, gdzie wiesz, po Dobra, prostu kolega wszystko mamy. podszedł. Jeden kolega podszedł, zaczął dialog. Miał jedne kwestie dialogowe. Podchodzę ja, kiedy miałem przy sobie jedną z tam sojuszniczek. Kurde, mam inne kwestie dialogowe zupełnie, nie? I weź tutaj prowadź, kurcza, rozmowę. No to ciekawie, no to faktycznie. Muszę spróbować. No jestem Za chwilę taki zafascynowany tą grą, nie? wyborze. No. No dobra. No nie, no tutaj to w tej grze można spędzić naprawdę bite godziny na zastanawianiu się, co zrobić, jak poprowadzić dialog, czy może tak, a może jednak w taki sposób. O ja.
Sorry za psucie gry. Spoko. Pozamiatane. Zaraz nas rozdzieli. Następnym razem mogę użyć słabszej broni. No jak chcesz sobie poprawić zabawę, to możesz sobie zmienić się na ten. Będzie zawsze większa za frajda, nie? Spoko, tylko zaraz muszę popatrzeć, co wybrać. Jakieś cestusy czy coś? Dobra. Czekaj, co ja jeszcze mam? Wyposażenie. Wrócę do tego punktu łaski. O, tam psy się czają. Nie będę siadał, to tu się przyzwiemy i ruszymy się dalej. Kurczę, to jest to? Chwila. Nie, to nie ten miecz. Monsun, A. solo leveling, nowy odcinek oglądałeś? Właśnie jeszcze nie. Nie oglądałem. A, to nie będę ci ten. Kurczę, który to jest? Jest ta brońka. Zgubiłem Ale i broń. chyba i tak sobie zdradziłem, co się stanie z naszym głównym bohaterem. W jaki sposób? Jakieś tam przypuszczenia fanów, co on może zrobić, jaki on może być potężny, nie? No, powiem ci, że ja tam tych przypuszczeń nie oglądałem, nie patrzyłem, ale ja stawiam, że nawet trailer pokazuje, że będzie przekoks. Przeniosłeś się do drugiego punktu? Już chwila. To jest teraz ruiny Celi, tak? Tak, Czy ruiny celem, coś no, takiego tam, celem, ruiny. no. Zacząłem sprawdzać, w co mogę się wyposażyć. Tak trochę zamuliłem. Weź jakąś nietypową broń, coś czego nigdy nikt nie widział, nie? Miecz świętego reliktu? Kurde, a to. Czyli broń. Coś mi to mówi. No, Na dwie, broń. albo graj na dwie pochodnie, czy coś, wiesz? O, najazd O, mamy. mamy nice. Albo dwiema tarczami graj, nie? Albo tą Mogę. ognistą tarczą, nie? O, też możesz. Kurde, nie no, dobra, jak po najeździe zobaczę, bo mogę sobie wybrać Coś jest, broń. jest. O, fuck. Co ma? Zgnilizna, Co się dzieje? nie? Panie, kurde, co ty robisz? Ty, Ja co ty tutaj właśnie. najeżdżasz? O. Dobranoc. Można i tak, nie? Ja chciałem ten. Właśnie w tą zgniliznę iść, ale w tą smoczą, ale to dopiero jak odblokuję to wszystko sobie, nie? To zrobię rebulit znowu. Miecz Dobra. świętego to jest o. To jest to. Kiedy jesteś? Reliktu. A. Mam też to. No jak tam ten? Czekaj, sobie zostawię. To jest tak czytająca z palców Chociaż starucha. nie, to sobie zostawiam. Gdzieś, Kurczę. jak dobrze pamiętam, to tu jest zamek. W tym miejscu, a nie widzicie. Tam, gdzie teraz patrzę. I tam byśmy ruszyli, co? Czekaj, gdzie? To jest Fort Gaal, nie? No, Jeśli. właśnie ja bym to chciał zrobić, nie? W tym odcinku. No to idziemy. Dobra. Wiesz, ja mam całą mapę otwartą, bo to jest No, postać to totalnie endgame'owa. tu u ciebie trochę inaczej, nie? No. Więc ty mówisz, gdzie ja mam się przenieść, ja tam jestem. Jeden mały wyjątek. Jaki? Liandel. A czemu? Królewska stolica, bo ja mam stolicę popiołów. A dlaczego masz? A. No, to jest endgame'owa postać. No, dobra, wiem, już wiem. Jestem już po. Znaczy, tuż przed zakończeniem. Dobra, nie, to muszę tę broń zmienić. Z czym to się skoluje? Niech będzie. Pobawię się tym mieczykiem. Powiedz, czy robicie różnicę, z czym to się skaluje? Tak, bo jeszcze mam dwie statystyki niepełne. Zwłaszcza zręczność mam niepełną. To ptaszysko. O tych cholero, niedobre. O ty. Żylasty Nie wiem, liść. dwie rzeki krwi mam założyć? No to nawet ci wygodnie grało, nie? Bylebyś nie zamiatał wszystkich, także nawet nie zdążymy podejść. No to wiesz co? Weź tarczę. O, będzie lepiej.
Tu gdzieś jest punkt łaski, nie? Jak dobrze pamiętam. Gdzieś tam z prawej strony powinien być, nie? Tak. Dobra, Kurde. będę walczył ten bronią w lewej ręce. Lewa jest słabsza. Zależy, co robisz tą lewą ręką. Jak to się mówi? Prawa zabija, lewej się sam boję? Tak. Nie, no tutaj też ładnie bijecie, no kurde. No po to rebulidowałem sobie postać, żeby trochę jednak tą magiczną się pobawić. Bo tak jak trafisz na jakichś kamiennych przeciwników, czy... O, tu jest już. No, lewa ręka to typowo już, kurde. Dobra, i tam jest chyba punkt łaski, tak. O, i jest ten żuczek, który znika. Właśnie, ciekawe, czy zareaguje na niego moja falanga. O, nawet mi nie przypominają falandze. Ty, ale ona była łatwa w tym, w Demon Soulsach. Ogólnie bossowie są łatwi, nie? Cięższe są plansze. A, dobra, to jest ten żuczek na Nie jaczek. reaguje, patrz. No trudno, dobra, odpalę punkt łaski. Jak on biegł? Ja się z nim trochę męczyłem. A ja mam ten. Karyjski wielki miecz. Jako chlasny, zaraz tylko go znajdę, gdzie on biega. To może daleko poleciał sobie. On się gdzieś tutaj w tym miejscu przecinają mu się drogi. A co, bo jest napis na ziemi? A tak, Nie, możesz. nie, nie. Bo przy nim trochę spędziłem. Patrz, nie O! trafił. Ale zareagowało. No i za chwilę z tej strony będzie leciał. Jak dusze, ten dusze, runy jak lecą. Kolega poszedł, wybija w cały. Zanim dojdziemy, to on zamek to oczyści. No od razu całe Silith oczyści, nie? No, wybiegacie za żuczkiem. No bo mnie ciekawi, co on daje, nie? Bo te niewidoczne chyba zawsze były coś ciekawego miały. Chyba, Na że... dany moment gry, o, że tak to określę, bo... Gdzie tam? On daje jakieś zaklęcie, ale nie pamiętam jakie. Gdzie on pobiegł? Gdzie on? O, jest, tu. Co by tutaj rzucić? Jest. Popiół wojny, płomień lwiej grzywy. No, on daje dobre właśnie, nie? Może faktycznie jakaś tarcza? Dobra, biorę te tarcze i jolo. Okej. Okay. Jak cypek na jolo. Ja tak mówiłem, jak pójdziesz na YOLO w Sekiro, ci YOLO wyjdzie bokiem. Naprawdę, no to jest jedyna gra chyba, w której nie możesz iść na taki... No. Aczkolwiek czasami trzeba tak pójść bardzo agresywnie w Ale... Seki. No nie. Nie wiem, no czy... i Loki nas atakuje. U mnie jest Ragnus. No dobra, powrócił do swojego świata. Co? No nie chcą z tobą grać, chyba masz dobrą renomę w internecie. Nie wiem. Nie ciekawi. Nie, to nie, niemożliwe, bo to nie crossplay, nie? To nie pokażę mu statystyk. Bo na PC-cie możesz zainstalować moda, nie? Który pokazuje statystyki gracza, na którego najeżdżasz. To jakby zobaczyli faktycznie moje, to mogliby się troszeczkę przestraszyć. No byłoby ciekawie. Ciekawe, jakby tak wchodził, nie mógł statystyki widzieć. Tą tarczą też fajnie się bije, kurcza. Co się tam dzieje? O. Siema, panie.
A ja też tak umiem. No. Się nie chwalę, kurde, że palę. Kto tutaj tak do mnie strzela? Tam jest taki ten na górze tutaj. A ten, ją. Ten dowódca, tak? Czego tam? Jak co to tam stracić? Jak macie mało HP, to mówcie, ja mam leczenie, nie? Nie, tam szczerze te fiolki tak szybko się regenerują tymi. Jak czyścimy lokację. I wszystkie mi przywróciło znowu, nie? Tu jest fajne miejsce, bo tu jest te dwa pojazdy, nie? Ja, to tutaj, no. Coś ciekawego oglądaliście w tygodniu? Coś widzieliście? Co ja obejrzałem w tamtym tygodniu? W tym tygodniu? Awatara obejrzałem. Ale ten na Netflixie tego, czy film Camerona? Na Netflixie, no, serial. A, ja nie, ten nowy. Nie siadłem jeszcze do niego, ale chciałbym w końcu. Nie mam czasu, kurde, na to. Za dużo teraz trochę czasu poświęcam na YouTube'owanie. Ja tak teraz trochę lecę. Ojenę. Siedem grzechów. To co też tam właśnie nawet na jednym z live'ów mocno napisałem. Uciekaj, uciekaj. Oaż, dostałem. Dobra, leżeć, panie. Dobra. Ja ten, żeby. No, jeszcze raz trzaskam Jujutsu Kaisen, żeby nie pogubić się w tym, bo szczerze pogubiłem się pod koniec, nie? Ale. Ja ostatnio sobie też na Netflixie Bastard obejrzałem. Heavy ten... Metal Dark nie Fantasy. Wiem, ale nie ten, nie oglądałem tego. Polecam ten, Kenga Nashura na Netflixie. Na razie tam sobie ogarnę ten Seven Deadly i zobaczę. Mnie te Seven Deadly to ta kreska odrzuciła, nie? Bo to takie. Mocno bajkowe, nie? No jest, ale jakoś tam. Mnie to nie odrzuca. Jakoś właśnie mnie to. Nie, nie wiem, no mam to tak, że jak włączę i ta kreska jest taka. Tak samo Atak Tytanów na początku, jak oglądałem pierwszy sezon. A, nie wiedziałem, jak tu. No. To ten właśnie. O, też sobie obejrzałem. Pierwszego to nie obejrzałem całego. No nie dałem rady. Te zapychacze, które były w tej szkolenie, tak mnie to znudziło. O, to ty chyba chińskiego anime nie oglądałeś. Jakiego, którego chińskiego anime? Ja na jedno trafiłem, ale mi się o dziwo spodobało, nie? Coś tam opowiadało o tym, o najlepszym graczu e-sportowym, który porzucił karierę i zaczął grać anonimowo, nie? Biję jego czas, nie? Ale no, ciekawa. No, nie mogłem się przekonać do tego, do dubbingu, nie? Chińskiego. No zobaczmy. Rozgrzewający kamień. Dobra. Mogę go czasnąć azurem? Nie, 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 nie. Zaraz go dorwiemy. Spoko, spoko. Nie, no kurde, tak patrząc na twoje czary, to naprawdę masz silne. Ile mam tej inteligencji tutaj? 42 punkty, tylko że z tym już zsumowaniem, z tym wszystkim bonusami, nie? Z ubrań i z tego innego. No. Dziedzictwo Gwiezdnej Plagi. Coś pamiętam, że coś dobrego to było. Dziedzictwo Gwiezdnej Plagi. Zwiększa wiarę. Nie. Zwiększa siłę. No właśnie, jak grałem postacią pod siłę, to było dobre. O, tam jest kościół. Tam będzie smok. O, tak. Smok, który po prostu w serii zaszedł mi za skórę. I to chyba jedyny smok, którego żeśmy finalnie pokonali, prawda, Monson? Nie, pokonaliśmy go. O, właśnie chyba... tego z... O, z nie pokonaliśmy. A może pokonaliśmy, kurde. Nie no, wszystkich bossów jest, pokonaliśmy. No jest. Ja zjeżdżam. Mhm. Jeśli dobrze pamiętam. Nie, właśnie jak grałem z wampirem, to ja go miałem. Tego smoka, o ile się nie mylę. A, bo ty w końcu jest... chyba powiedziałeś, że odpuszczamy. No, a później do niego po prostu nie wróciliśmy. O, wchodzi, wchodzi, wchodzi. Jest.
Jest już. Ale nie to. Leczy się. Przy użyciu czarów i spadł. No i poszedł do tego. No już nie ja tam wróci go nie tutaj. Gonię na razie. Szczerze ciekawe, czego kropnę tego, postrzelam z niego z góry. Ja mam łuk. Ja kropnij tego tygryska. No właśnie. Ja mogę tam wejść i po prostu zrobić oro, jak chcecie. Ole? Kurde. Muszę tutaj może. Dobra, idziemy na dół. Chwila. A, kurde. Co? Patrz, nie trafił go. O, jeszcze pochodni. Proszę. Przychodzi. Pazur lwi, że idzie, jest ten idzie, idzie tam do ciebie. O, już jest za mną. I co? Tatara z niego zrobić teraz. No kurde, właśnie dałem się trochę zaatakować. O. Trochę, wiesz, chciałem zrobić na no. niego lokowanie, ale po prostu miałem źle ustawioną kamerę i tak. Autolokowanie produktu. Dobra, idę podblokowuję wszystkie przejścia. Dobra, to po prostu tutaj z Monsunem, żeśmy teraz z niego tatara zrobili. Dobra, jest tutaj. Odwójna rzeka. O, moje ulubiony gest. Muszę przeskoczyć. Kurczę, jak grałem z wampirem, to tak dużo nasów nie mieliśmy. No my mamy regularnie. Może to sekunda. No bo ja mówiłem, że jest nas trzech, będzie więcej, nie? Ty no, my... ale jak graliśmy we dwóch, to i tak, jak patrzyłem też na waszą serię u ciebie na kanale, Adam, a to i tak mieliśmy znacznie mniej. No, mamy większe szczęście. No my mamy co odcinek najazd jakiś. No w każdym odcinku jest, nie? To jest norma. Jak my robiliśmy serię u mnie też Monsun, no to też były bardzo częste dobra. Najazdy. Prawie, że co odcinek tam z 1-2. Złapałem katar. I teraz tak, to jest zrobione. Coś wizja chyba przyciąga najazdy. No to ten Rusek, nie? Co był, co się zabił? Jo. Co? Mieliśmy najazd, taki Rusek był i on chciał skoczyć do nas i się zabił. I coś to napisał, że to miało wyglądać inaczej. Nie, miało wyglądać dramatycznie. Nie? Efektownie miało być. A nie dramatyk? Albo dramatyk, czy coś w tym stylu. A ty później napisałeś, że to było na wizji, nie? No, a ją później, żeby wysłać mu link do kanału i tamten, nie? Dobra, ja poszedłem tak za żuczkiem, a później... O, dobra, wy też tam idziecie. Za jakim żuczkiem? A tam co przywracał fiolki, był czerwony nie. żuczek. No dobra, no to mamy tu wszystko, tą stronę. Co, do jakiegoś punktu łaski na cenego trzeba podróżować, nie? Ewentualnie ale... mamy jeszcze jaskinię tutaj jakąś do zwiedzania. To dawaj, gdzieś się blisko tu masz? No chociaż czekajcie, ona jest... co jest? Nie mogę włączyć mapy? Czemu ja chodziłem z pochodnią cały czas? Kurczę, gdzie ta jaskinia? Ona jest... Tunel Gaela, ten... tego fortu. Tunel Galea, ten... Gaela. Podziemny loch. Gaela, podziemny loch. No to dawaj, to idziemy, zrobimy ten loch i... On jest gdzieś tutaj. Oho, oho. I tak najlepszy był ten typ chyba właśnie w gdzieś tunelach, nie? Który czekał przed całym bossem ten atak jego, nie? Ja pamiętam. Tamten to był kozak. Przygotowany, przemyślane wszystko. To będzie tędy, bo sobie już wejście oznaczyłam. Chyba, może nie. Gdzie to jest? Może dołem jeszcze bardziej? O, jest drzewko. A, nie, no wejście jest tutaj na dole. No, ja, to jest centralnie tam. Przez to jeziorko. Aha, aha, tak. I tam to... jest wymagany klucz. Tak? No to ja mam klucze. O, ponury kamień kowalski 4. poziomu. I co, czyścimy?
gdzie jest właśnie ten to miejsce. A, dobra, wy jesteście w walce, dlatego przecież nie mogę. Przecież dlatego nie mogę odpalić mapy. No, to też jest dobre, nie? Aha, dobra. O, co? Biegnę, biorę tarczę. O kurde. Nie pykło? Nie pykło. Ostatni strzał mnie dobił. Masz zrobione te tutaj, to blokowane te? Ta. Ja mam tutaj dolną część Silly, to całą zrobioną już. Dobra, to co? To my schodzimy. A co jest jeszcze? Coś jeszcze? A nie, dobra. Chwila, bo gdzie jest ten... jeszcze są katakumby, trzam... A, opuszczona jaskinia, dobra. Opuszczona jaskinia to jest jaskinia, w której jest złoty żuczek, który zwiększa duszę, ilość dusz zdobywanych za pokonanych wrogów. Widzisz na pamięć nas wszystkie, co? Przecież robiłem do tego... ten poradnik też w moim odcinku na glitche w Eldenie. Aż tak dobrej pamięci nie mam, tylko to jest właśnie specyficzne coś, co kojarzę tak bardzo mocno. No ja dlatego tak dobrze znałem Dark Souls 1, te wszystkie początki, te typy, bo też właśnie używałem sobie tego na początku, nie? I dlatego ten poradnik zrobiłem, bo szczerze to komuś, kto nie grał, a tak jak chodziliśmy po streamach czy coś, to dużo ludzi nie grało jeszcze Dark Souls 1, nie? No, Dark Souls 1 też zrobiłem odcinek, jak... Uwielbiam to szkarłatne z glizy. Jak tam glitche, jak najlepszy... Tak naprawdę w Dark Souls 1 jest najlepszy ever glitch na duszę. Te? Ze strzałami, tak. Nie ma lepszego po prostu infinite coś tu się ten glitcha w żadnej innej grze. O, jakie. A jaki tam jest? No, dobra, tam trzeba się bawić musimy się rozdzielić. Ze strzałami. że... Ojene. Trzeba mieć... najpierw trzeba przestawić przedmiot, który chce się skopiować, na przykład po prostu jedna dusza. Najlepiej, żeby to była jedna dusza, żeby nie marnować całego staka. Wiecie, że nie mogę wejść? Mam mgłę cały czas. Jakiś najazd masz? No właśnie tak mi się wydaje. Dobra, czy... Bierzesz po prostu sobie jedną duszę, resztę zostawiasz oczywiście w schowku, nie? Najazd mam, no. Co, masz najazd? Majest, najazd, no. Możecie najazd. Postawić przed wejściem do jaskini sobie. No właśnie, wybiegam już. O nie, powrócił, dobra. O, dobra. Chyba cały czas ponajeżdżam i to nie, no ale dalej mgła nie znika, co jest? A, już. No, tam trzeba chwilę odczekać. Robisz zmianę tam porządku, czyli przestawiasz przedmiot do kopiowania na drugie miejsce od góry. Przechodzisz na ekwipunek, gdzie masz strzały, musisz mieć najlepiej 999 strzał. Robisz tak, żeby było 999, klikasz anuluj. Przechodzisz na opcję ekran jasności, musisz jednocześnie kliknąć bodajże R1 i krzyżyk, tak żeby ekran jasności nałożył się na ekran ekwipunku. Klikasz tam strzałka w dół, krzyżyk, ileś tam razy chyba strzałka w dół i masz, czy chcesz użyć przedmiot 999 razy. I zamiast i używasz po prostu nagle 999 dusz, zamiast tej jednej. No to już wiem, o czym mówisz, kojarzę to, nie? No. I to jest najlepszy glitch ever. Jeszcze jak to połączysz z glitchem właśnie na kopiowanie dusz run, no to kurde... najwyższy level w kilka minut. Nie pierdzielę. Nie, to fajne, wiesz, takie... Jak chcesz zrobić sobie postać, żeby potrollować ludzi, nie? No. Potrolować albo po prostu mieć satysfakcję takiej, że po prostu wiesz, masz postać, no okej, okay, co prawda na glitchach, ale i tak, no postać, która ma najwyższy możliwy level, no to po prostu YOLO. Idziesz, po prostu sobie chodzisz. No ale i tak musisz nadal i tak przejść grę, nie? No tak. Dobra, kojarzę już te katakumby, nie? Eldenie mimo wszystko to jest tak zrobione, że po prostu mimo, że mam poziom, który mam, uwaga, tutaj zaraz chyba będzie spadek, o ile dobrze kojarzę.
Tak, tutaj jest. Nie, tutaj jeszcze nie aż taki, ale zaraz jest chyba jakaś pułapka tutaj gdzieś. O, to już Tak, we zaraz trzy. tutaj są. O, ruchome piaski, właśnie. O tym mówiłem. I tutaj też na tej liście. Po drugiej stronie tak nic nie ma. No to jest fajne takie, że po prostu no masz 9-9. Aha, i właśnie wracając, zgubiłem trochę wątek, który chciałem mówić, że mimo wszystko bossowie, mimo że graliśmy na przykład na NG czy na NG Plus, to i tak przeciwnicy się skalują. Ich obrażenia, życie się skaluje. W Dark Soulsach? W Eldenie. Że na Eldenie, przykład, wiesz, mając postać na 500 poziomie, mimo wszystko Melania potrafiła sprawić problemy. no. O, to faktycznie. O, a właśnie, pytanko, za którym wam razem się udało, Melania? Kurde, nie pamiętam teraz. Szczerze ci powiem, że nie pamiętam, za którym powaliliśmy Melanię. Ale na pewno nie za pierwszym, chyba tak za czwartym, piątym? Ja mam plan pewien na Melanie i myślę, że go wykonamy, jak będziemy grać, bo to użyję tej inkantacji Smocza Zgnilizna, bo powinienem już umieć w tym momencie i wtedy ją będziemy sobie tam rolować się przy niej. To też jest. Owe gnidy. Palcie się. Fajna tarcza, nie? No, zdobyłem ją dopiero na tak naprawdę podejściu do gry z wampirem, bo Czekaj, my akurat w stąd czasie przyszliśmy, tak, czy nie? podejścia z monstrum jakoś Nie, my pominęliśmy. stąd. Stąd przyszliśmy, no. Dobra. Bo tu klucz trzeba zdobyć, nie? Trzeba wejść do tego pomieszczenia. Złoty run jedynka, juhu. Ja mam czwórkę. Powiedział człowiek, który ma z taki po prostu wszystkich run po 9-9. O, ja trucizna mi się nabiła. Dobra. Piątka run. Dobra. O, tutaj chyba mamy dźwignię, Ponury która nam kamień otworzy kowalski wszystko. piątego poziomu. Petarda. No ja szukam szóstego poziomu. No ja też. Mam trzy, ale szkoda, że nie można dawać. A nie, ponury. Masz tylko Mam trzy, pięć. a nie 900? Mam pięć. Nie, tego się nie da kopiować. Tego nie da się wyrzucać. Gdyby dało się ponurę wyrzucać, to chłopie bym miał wszystko, wszystkie bronie tutaj na maksymalnym poziomie. Nie byłoby broni, której nie miałbym na maksymalnym. No, nie na strzała schodzą, więc jest ciekawie. A tutaj jest przejście do skrótu. Tak, to jest skrót. Tylko. Kiedy jakiś rebulit, monsun, coś zmieniasz? Po części też pójdę w magię, ale też potrzebuję tych poszczególnych zaklęć. Ale krwawienie zostawiam, ale pójdę pod wzmocnienie krwawienia, nie? Centralnie. A, myślałem, że może pod jakiś gigantyczny topór czy coś. To nie ma problemu. Szczerze, te gigantyczne bronie w tej grze, w tych grach to są. To jest rewelacja, nie? No nawet jeden ulubiony już mam tutaj, już ci pokazuję. No tak, pamiętam to cacuszko z naszego podejścia. Jest znowu ten. Gdyby nie Melania na podejściu na kanale, to bym nie zmieniał builda w ogóle. Ja znowu do tej broni zraziłem się w Dark Souls 2, nie? No tak nie mogłem nie utrafiać tego
starożytnego smoka. Ja się odpuściłem tą broń sobie, nie? Nie, no ja chyba we wszystkich. W jedynce ona chyba nie występuje. W Nie, no jedynce to się chyba. ty nawet w Nio leciałeś właśnie tego typu bronią, Jo, bo Odachi. wziąłeś Odachi, no. Ale to w dwójce Nio, nie? Nie, W, w a, w Nio. jedynce było ten, w dodatku dodane Odachi, nie? O kurde, ała. Jeszcze wstał? Ale my chyba mieliśmy i tak jakąś complete edition, więc Odachi było nawet od samego początku. No, Chyba to było zastępcze ten, jakoś jakoś. bo to było w tej edycji z jedynką i dwójką, nie? Właśnie nie, bo... czekaj, bo my My jak graliśmy przechodziliśmy, Nio, to przechodziliśmy to zanim jeszcze wyszła dwójka, nie? Jeszcze nawet do dwójki dwójka nie było. była No zapowiedziana. właśnie. No to jak Odachi wyszło w pierwszym dodatku, nie? To nie pamiętam jaką ja wersję miałem, bo to chyba ja miałem Nio, czy to ty Nie, miałeś Nio, czy była oboje w mieliśmy. PS Plusie. No A, była chyba to był w PS zwykły Plusie. w Nio w PS Plusie. Nie, i też mieliśmy dodatki od razu No. w niej. To ktoś musiał wykupić Season Pass albo coś, bo ja mam tu zwykłą i nie mam dodatków, nie? A, z Nio i tak była ciekawa historia. Właśnie! A propos poradników do Nio. Daj poradnik, gdzie jest quick save na mapie w Nio. Bo ja zorientowałem się, że jest quick save w tej grze dopiero pod koniec trzeciego dodatku. Quick save? Na mapie. Szybki zapis. Tak. Dopiero pod koniec drugiego dodatku, po około 200 godzinach gry. A gdzie jest quick save? Ja do tej pory nie wiem. Quick save na Jak mapie? jesteś na mapie tam No. wyboru, tam, ojej, mapa. Ale chodzi Oj, ci. tutaj. Ja wiem o to. Wiem o co ci chyba Że chodzi. tam klikasz trójkąt po I prostu. zapisz jest. No. No to ta zwykła mapka, no to wiem, ja No myślałem, tak. że ten, No. że Nie, chodzi ci w czasie gry. nie, to ja o tym nie wiedziałem. A, no to jest napisane w żandole, jakby. No, a ja jednak tego nie wiedziałem. Przez 200 godzin grania. Nie no, ten. Ja to zapomniałem o tym, że tutaj jak nie staniesz przy kapliczce i wyłączysz grę, to cię i tak respi przy kapliczce, nie? O tym zapomniałem. No, więc, więc no tak. A tu wychodzimy gdzie? Cofnij cię, Monsun. Pogrobno. Tak myślałem właśnie, że No, więc na widzisz, jestem plaży. takim agentem, kurde. Nie, no aż tak to nie. Ale ten, muszę tam trochę tych mechanik potłumaczyć, kodamy i te inne, nie? Głupoty. No dobra. To co, na No i tym dzisiaj. kończymy odcineczek. Dzięki za uwagę. Pamiętajcie, aby subskrybować mój kanał, żeby się bieżąco. Dzięki za wszystkie łapki, komentarze. I do następnego. Cześć. Hej, nie wiem, co tam już jest. PlayStation.